O, co jest, chłopaki? O, cała księżniczka. O, jesteśmy chyba. Całym jest lepiej na razie, ale i tak wiesz sobie one. Co się stało? Trochę... Wybuchliście. Słyszałem to wybuchy w aucie, ale żyjesz. No to nieźle ci powiem. Pamiętasz, co się stało? Pamiętam, że uciekaliśmy i urwał mi się film. A z Rudym co się stało, że on postrzelony leży? Co? Nie wiem. Czekaj, muszę wstać jakoś. On ma stan krytyczny na razie. Co? Dobra, daj mi chwilę, wstać muszę. Dawaj, no. Rzeczywiście jest słabo. O Boże. Dacie mi chwilę, może się ubiorę? No, ubieraj się. Dobra. To jest. No jak z tym Rudym jest? Nie wiem, leży na razie. Ale to czemu był postrzelony? Jakby coś, ktoś wie? Ja nie wiem w ogóle, nawet nie wiem co się stało. Tego też nie wiem, jednego wziąłem do szpitala. Ja odszedłem na chwilę, wróciłem i był postrzelony. Ale gdzie? Gdzie? W szpitalu. W szpitalu go postrzelili? Tu sieć tam był w ogóle? Czy wiadomo? Simon? On coś gadał czy nie? No mówię, że odszedłem na chwilę, wróciłem, on był chyba po... Ale co z Simonem? Nie wiem, chyba go wzięli tam w szpitalu. Dobra. Może do tego Mefia zagadamy, to może kamery tego może ściągnąć na... No pytanie, czy macie z tym kontakt? Z Mefią? No i w ogóle ile tu leża? Nie wiem, 2 tygodnie. Dzisiaj przyjechałem. 2 tygodnie? No. No jak żeś po wybuchu, no tak, a mogło minąć. Dobra, idziemy? Coś stąd? Nie wiem. I tak nic z Rudym nie zrobimy, to w sumie nie wiem. To zostawmy do Jamesowi, no. Bo będziemy stać się modlić, a to nic nie da. Ja zdobywam informacje, tym szybki na razie. O tym więzieniu? Dobra. Tak. Powodzenia. Dawajcie, panowie. Witam was, moi drodzy, w drugim odcinku GTA 5 Legion. Musimy sobie kilka rzeczy sprostować. To tym czymś mamy wracać? Tak. No to jest. Dobra. Chyba, że na piechotę chcesz. Nie, dzięki. Możesz się z góry sturlać, jak chcesz. Sanki weźmiemy. Nie, dzięki. Dobra. To gdzie jedziemy? Nie wiem. Do nas? No, możemy. Dawaj. Co, moi drodzy? Jest kilka rzeczy, które trzeba sprostować, a pierwszą rzecz to jest nazwa. Nazwa zostaje zmieniona na GTA 5 Legion, tak jak już mówiłem wam na odcinku czy na live'ie. Ze względu na to, co YouTube podwala z moimi zasięgami i tak dalej. Po prostu użycie kryminalisty nazwa trochę ogranicza mnie pod względem tym, że udupiała mi zasięgi. Druga sytuacja jest taka, że... No co, przedwczorajszy odcinek dla was. Co, trochę rozwalił wam banie? No, graliśmy Jacobem, jak słusznie, no każdy z was zobaczył. Co, Jacob powrócił do gry. Ktoś spodziewał, że po takim obstrzale i po takim finale poprzedniego sezonu on jeszcze będzie w stanie wrócić do gry. Co, jak mogliśmy usłyszeć, Noah przez 2 tygodnie leżał w szpitalu, znaczy to u Jamesa, po tym jak wybuchli na live'ie. Jeżeli ktoś nie widział live'a, to musi koniecznie nadrobić, bez. Był to ostatni live z życia kryminalisty. To. No i się podziało grubo i co? Teraz chyba będziemy brać po prostu na chatę. Zobaczymy co. Co? Jedziemy. Na chatę. Fajne motorki mamy na wjeżdżanie sobie i wyjeżdżanie. No a nie jest w pełni sprawny. Tak jak powinien być, tak jak zawsze był. Ale co? Żyć trzeba jakoś, jak to się mówi. No i tam, moi drodzy, gdzieś tam jadą do przodu, no a trochę w tyle, bo nie daję full gazu. Co? Widzimy się już w chacie, moi drodzy. To my jeszcze się rozbiłem, ale chciałem podziękować każdemu, kto po prostu stawił jakikolwiek komentarz, czy cokolwiek, który wsparł serię, chociażby symbolicznym łapką w górę, czy subem, z dzwoneczkiem. O, panowie, co się działo przez te 2 tygodnie? Nic. Myślimy biznes otworzyć. Biznes? Jaki? No. A, co cię to? O, Simon. Jest Simon. Chodźmy do środka. Ile jest cały i zdrowy. Simon! No. Co się stało w szpitalu, że Rudy jest w stanie krytycznym? Po pierwsze, zajebiście cię widzieć, stary. Ciebie też. Tylko pytanie... Nie najgorzej. Pytanie tylko, co się stało Rudemu? No to tak. Na początek, tak. Siedzieliśmy w tym szpitalu, nie? I ten, gadałem z Rudym, że co tam się działo, nie? Że co tam się stało, że auto wybuchła, że on jakoś wyszedł z tego, a ty leżysz w szpitalu, nie? I przyszedł po chwili jakiś gościu z jakimś rewolwerem, z dupy go wyjął, zarąbał mi w łeb, ja się ocknąłem i tak minutę później i zaczął gadać, że John by chciał bardzo to zrobić, ale nie może i zastrzelił go 2 razy, nie? Tak po prostu. Czy jakiś ziomek po prostu podszedł, strzelił Rudego za Johna? Dokładnie tak. Ale właśnie nie wiem, kto to był. A ile ich było? 2, podobnych bardzo do siebie. Taki bardziej biały, ale trochę też ciemniejszej karnacji. Dobra. Może jeżeli się uda, to próbowałeś od Mefia nagrania z kamer? Nie, ja mogę do niego zagadać. To jakbyś mógł, to by było dobrze. Jakbyście z czegoś potrzebowali, to piszcie, nie? Ja w ogóle teraz mi się tak przypomniało, że jak byłem u tych ruskich, nie? to w ogóle tam przychodzi jakiś chłop, w ogóle nie był Rusek ani, nie? Każdy do niego, normalnie kto był ich pan, normalnie jakby król ich to był, ale nie Rusek i normalnie zbierał po nich hajs i wszystko. A jak się nazywał? Jak na niego mówili? Jak na niego nie wiem, mówili? Coś na O, ale nie pamiętam. No to już wiemy, nie? Tak. Chyba. To jest taki ziomek. Nie wiem, każdy na niego gada omega. No to on z Ruskimi chyba trzyma, że mi hajs od nich zbiera. Rudy mi opowiadał, że się z nim spotkaliście. Tak? Wyjdź przed dom. Ej panowie, no, chyba błaznady nie koniec. Sam numer, nieznany, wyjdź przed dom. Dobra, chodźmy lepiej. Proszę, nie mam broni. Balkon. Macie jakiś pistolet? Tak, mogę ci dać. To jakbyś mógł, to dzięki. Jedynie nóż mam, dzięki wielkie. Stary i biała kuruma. O, dobrze wiem kto to chyba. Jakiś białe auto. Białe kuruma. Czego? Siadaj. Spokojnie, trzeba się strzelać. Dobra panowie, to ja jadę. Czego on chce? Pogadać. Okej, moi drodzy, biały chce pogadać. Nabroiłeś sobie, kolego. Zobaczymy. Gdzie jest? Daleko? Trochę tak. Co, moi drodzy, widzimy się na miejscu. Wyjeżdżamy? Chyba tak. Okej, moi drodzy, no trochę tu jechaliśmy, bo jesteśmy przy elektrowni. Ciekawe co biały chce, no. Strzegam, nie denerwuj go. Dobrze wiedzieć. Witaj ponownie. Spotkamy się znów. Nie mogłem ci zaproponować spotkania przez telefon, ponieważ jestem podsłuchiwany. Dlatego go w sumie wyrzuciłem, dlatego tak inaczej troszeczkę cię zabrałem tutaj. Muszę ci powiedzieć, że jest naprawdę coraz gorzej. Jeśli masz jakiś sprzęt, to chętnie go przygarnę. Ostatnio proponowałeś, że mi coś załatwisz, to bardzo by się w tym momencie przydało. No, pytanie, czy masz pieniądze jakieś? Pieniądze, kurde, to nie będzie raczej problem. Bardziej problemem będzie przetransportowanie tego, żeby nikt nie zauważył. Pytanie, czy potrzebujesz tego, bo mogę ci ogarnąć ciężki karabin. W jakiej ilości sztuk? Nie wiem, powiedzmy, tak na dobry początek 5. Jak to wiesz, też mocny sprzęt nawet. 5, okej. A amunicja do tego? Kilka skrzynek jestem w stanie ogarnąć. Myślę, że wystarczy na jakiś czas. Dobra. To słuchaj, jeśli byłeś w stanie, to daj mi znać. Jak najszybciej, co z tym. Ja tam się jakiś transport załatwi. Dobra, dobra. To będę się odzywać. Słuchaj. Znaczy w zasadzie, to jak mam się odzywać? No, słuchaj, będę niedaleko cały czas, więc jak zauważysz jakiś biały samochód niedaleko, to po prostu podbij. Dobra. Nie będę to cały czas ja, będą to też moi ludzie, ale po prostu podejść do nich, oni cię przekierują do mnie. Dobra. A odnośnie radia, właśnie, mam radio. To podyktuj. Częstotliwość to 412. To moi drodzy, musisz zapamiętać, żeby na 412 ściął biały. Ja też. Dobra, będę wchodził w takim razie. Jasne, o 200 gdzieś? W sumie tobie się przydało do miasta. To wsiadaj. Numerola? Oczywiście. Ekskluzywnie. Fajne, fajne. Jedź za nami, obserwuj. A my co, moi drodzy, ostatnio gadaliśmy z Aidenem, znaczy no ostatnio, no przez 2 tygodnie jeżdżaliśmy, ale gadaliśmy z Aidenem i wybraliśmy sobie też radio, na które będziemy wchodzić i o ile się nie mylę, to było chyba 213? Nie wiem, wejdę, zobacz, czy będzie tu Aiden. Zresztą się skontaktuję z takim jednym moim człowiekiem. Halo? Halo? Jesteś? No, a gdzie? Jesteś tam u siebie? No, jestem tam. To będę do godziny. Dobra. Mógłbyś mnie zawieźć koło jubilera? Wezmę to za tak. No, stary, tutaj. Ja, wysadzić cię tutaj? Ta. Najbezpieczniej. Powiedz mi, będziesz co dzisiaj robił takiego większego? Nie mam w planach. Wiesz, bo ja bym na twoim miejscu uważał, a jeśli masz w planach robić coś większego dziś, to dawaj znać. Jechać na jakieś ośki, cokolwiek takiego, to pamiętaj, żeby dawać mi znać. Dobra. Dobra, będę na radiu. Trzymaj się. Aiden, jestem pod jubilerem, za moment będę u ciebie. O moi drodzy, biegniemy do Aidena, nie bez powodu, bo musimy go zapytać o te ciężkie karabiny. Heavy rifle, które my mieliśmy. I kilka skrzyń amunicji do tego też. Gdzie on teraz pewnie jest? Siema. Siema. Pilot se pożyczyłem, nie obrazisz się? Nie, spokojnie. Taka sprawa mała. No. Byłbyś w stanie ogarnąć tych 5 ciężkich karabinów, co ostatnio kupiłem? No, nie raczej bez problemu. I kilka skrzyni amunicji do nich przy okazji. No, to raczej bez większych problemów. Dobra, to nie to wyszło. A, to jak po 13 przy hurcie, no to 40. Z amunicją czy was? Nie licząc amunicji, z amunicją 3 skrzynie, amunicja dodatkowe 15. Czyli 55? No. Dobra, to ogarnij, ja będę mieć kasę. No jest. Nie wiem. Przy tym nie jest tak, że masz tą bramę na pilot? No na pewno mam tą bramę na pilot, czekaj. Czyli nie powinieneś tu normalnie dostać? Normalnie na pewno nie. A i właśnie. No. Zaatakowały mnie ostatnio 3 szaftery. 3 szaftery? Mhm. Kiedy? Jakiś tydzień temu. No to ci nie powiem, bo ja ostatnio 2 tygodnie spędziłem w łóżku szpitalnym. Coś co już zrobił. Wybuchłem prawie. A co? Jezus Maria. takie, wiesz, przygody. Ale no, szaftery to uważaj, bo ja dostałem informację od kilku osób, że szaftery to jest strasznie przewalony temat. Ale ja wiem, że to jest strasznie przewalony temat. A co, próbowały cię zabić, czy co? No, co mogli innego próbować? Współpracuję z tobą. A tak w biały dzień? Niech wracałem w nocy z akcji. W sumie to wracałem z lądowiska i zapchnęli mnie. Dobra, to trzeba mieć teraz oczy dookoła głowy. Wiem, niestety. Mogę cię gdzieś rzucić, jak chcesz. W sumie przydałoby się. O, tu po lewo, no. O, co, idź debila. Dobra, tu. Dzięki wielkie. Jakie debile? No, trzymaj się. Tam jesteś debil. Nie znam was, ale w sumie się zgodzę. Powiedział ale nie. Pedro. Jak no. Patrz no, wjechałem jakąś białą opancerzonym autem, a wróciłem Porsche niebieskim. To randka się udała? Tak. Jak tam? A to kto? Ja bym wiedział, to mnie wyjął broni. Tylko ja zaraz kołacha z dupy wyciągnę. James coś się odzywał na temat tego więzienia? Coś chyba było. To wracamy, wsiadamy na motory? No, jedziemy do niego, mówiliśmy, przyjechali. To tak popierdzielasz tymi nogami, pokój się. Bo jestem szybki. To jest Tarek. Nie wiem, to wy nie byliście, nie ja. A, to dziś się zgubił. Ty, do Jamesa jedziemy, ma coś podobno. O co? No podobno ma jakiś plan, to z tym więzieniem ma. To jedziemy. Dobra, moi drodzy. Na jednym kole. Ło, nie zabij, kurna! Ej, panowie, radio, wejdźcie na nasz radio 108, żebyśmy mieli jakiś kontakt, moi drodzy. Radio check. Korekt. To dzwoni. Siema. Czarna auto z nami jedzie. Masz czas się spotkać dzisiaj? To tak za kilka godzin. Bo mam pewną sprawę, ktoś mnie odwiedził, nie wiem, chyba ktoś od ciebie czy coś. Dobra, 2-3 godziny i będę. Trzymaj się. Panowie! Ej, Noach, bo jakiś czarne auto za nami jedzie. Patrzcie coś. To wyjedźmy poza miasto. A i panowie, taka sprawa. To ostatni to faja. Co za frajery? Spieprzaj, frajerze! Nitro to faja! O! Dawaj go! Co robi, moi drodzy? Ale nie no, trochę mi brakowało tego. Elo, frajerzy! No tak, to nie skacze ten miękka faja, moi drodzy. Tak się mówi. Wow! Jaki faks! Fuk znaczy się. Faks. Wow! Patrzcie, moi drodzy, jacy tu, La Fuentą, tak na skróty polecę. Gdzie jesteście? Ty za tobą jedzie. Ej, auto za tobą, Noach. Gdzie? O, widzę. To za tobą XLS-ka. Jedziemy normalnie, czy zatrzymujemy się gdzieś, zjeżdżamy? Gdzieś trzeba zjechać. Dobra, w lewo odbijmy, gdy będzie zjazd. Na lewo, tu będzie na lewo zjazd i tam jest ten, taka jakby szopa. Szopa tu jest, to dawaj tam. Dobra. No i to jest jakiś gówniony ten motor, nie podoba mi się. To mnie dogania. I to mnie prawie rozjechało! Dobra. Ucieka? Strzelamy. Został jeden. Zabiliście chyba kierowcę. Dobra. Uciekł. Tutaj dam jakiś numer znowu nieznany. Jest, mam tego balera. Uważaj. Dobra, odpuszczam mu, ucieka. Tak? Może jeszcze będzie okazja, żeby cię zatrzymać i ci coś przekazać. Przybili mi oponę! No nie zgarniecie mnie, przebili mi oponę. Czy nikt nie ma dwuosobówki? Przy jakimś domku i szopie. O, cześć panowie. Rady chyba. Co? Jakbym go podniósł? Nie do rady chyba. Nie ma szans, zwalimy się. To ty weź tego, Simona. Podnieś Simona. Zwalimy się panowie, no nie ma szans. Nie wywalimy się, da. Uwaga! Dobra, to po prostu niech Simon pojedzie z Michaelem. To nikt siada, dobra. Dobra. Jedź Simon z Michaelem, my już jedziemy tam do lekarza. Dawaj, stary, lecimy. Sorry. No. No, sorry. Nic. Cześć. Ja A jak to się stało, że Simon jest tutaj wcześniej niż my? A ty dopiero przyjechałeś, teleportował się. Simon, czy ty ukradłeś komuś motor? Nie. Nie, wcale. Z 2 się 3 zrobiły. Magia, kurna. No wiesz, nie, tamten zostawiłem. Siema. Zdobyłem plany i trochę wiem, co się dzieje ze szybkim. Wy chcecie go odbijać, tego OG Families? No. O cholera, dobra. Pokażesz plany? A gdzie zniknął Rudy? To zdjęcie na telefonie jeszcze pokazuję. Ej, gdzie Rudy, James? No. Przetransportowałem do innej kliniki na razie. Dobra. Widzę te plany. Masz zdjęcie tych planów, zaraz ci je prześlę też. Dobra. A masz dane osób, po którymi moglibyśmy tam wejść? No znaczy no, o 3:00 w nocy jakoś są zmiany. Tylko teraz potrzebujemy... Jakbyśmy potrzebowali 2 imion i nazwisk jakichś pracowników takich. Najlepiej to najłatwiej byłoby nam się tam, wiesz, wejść jako strażnicy. Tylko potrzebujemy 2 osoby, jakieś namiary na ich domy i tak dalej. Potrzebujemy Mefia. To ja stroję mogę ogarnąć nawet jeśli... No my potrzebujemy, żebyś tam ogarnął 2 osoby, które tam pracują i to jako strażników i następnie nastąpi zmiana ich. Dobra. To myślałaby, żebyś tam ogarnął ich po prostu adres do mieszkania. Okej, to się załatwi. Dobra. To teraz pytanie, kto by wlazł tam? No ja bym mógł wejść. Jak ucieczka. Ucieczka. Też mogę. Z tego co wiem, to pracownicy są mi wywiezieni na... Znaczy pracownicy. Więźniowie na Kamieniołom. Tam, no, tam oni... nie będzie nam najłatwiej uciec? Ale też nie jestem pewien, czy on tam jeździ. Chyba, że chcesz się znowu konwój odbijać, ja nie chcę. Nie ma szans. Nie, zobacz, to... musisz się dowiedzieć, jakby jeszcze James na jakie prasą nie jeżdżył. Dobra, dobra. To w sumie tyle. Wiecie to ja tu dostanę chyba. Tak? No. Dobra, jak chcesz. Aha, ale grubas mi się nie chce wracać. No, to by się chce. Nie. Ja po co wracasz? Bo mi się nie chce tu zostać. Co, Michael? Co? Co tam? A, dobrze, dobrze. Co robiliście przez te 2 tygodnie? To jest mój motor. Mój od teraz. Chodź. Co robiliście przez te 2 tygodnie? A chujcie to, książka. Ale nie konia 24/7. O, bo coś. On otworzy biznes z Tarekiem. Ale jaki? Restaurację. Restaurację? No. A jak twoja dziewczyna? Mhm. Idę skoczyć przez nią. Ej, Simon, ma takie dziwne wrażenie, że jemu i jego dziewczynie się nie powiodło. No, dziwisz się, chłopie? Ale co? Ja się jej nie dziwię, kurwa. Ona w ogóle żyje? Nie wiem. Żyjesz tam, Michael? O kurwa! Żyjesz, Michael? Ja już na dole, na samym dole. Dobra, twoja... też, o cholera! Dobra, to fajnie było, Simon, cię znać. Dobra, o kurwa, ej, dobra, tak chyba. Idziemy do chaty? Ta. Dobra. A, moi drodzy! A, wow! Ja już teraz zjeżdżam. Fajne są motory, moi drodzy. Ja mówię, ja jestem za tym, żebyśmy kupili jako na motor, tylko musimy poczekać na zyski za Monation. Zobaczymy, czy Rudy coś ogarną chociaż. Panowie, kiedy Rudy został postrzelony? Nie wiem, tydzień temu? Tydzień? Chyba tak. Tydzień albo nie wiem. Nie pamiętam, kiedy byliśmy u ciebie tam. A pamiętacie, kiedy Rudy coś działo za Monation, kogoś tam zatrudniał? Nie. Dobra. Moi drodzy, dzisiaj trzeba będzie się zająć Ammunition jeszcze. My co, spotkamy się chyba za odziwa lasu. Dawajcie do chaty, bo jeszcze będę ci jeden temat. Dobra. Dojeżdżam. Uważaj, bym ci jeszcze strzelił, jak ty jeździsz. Coś powiem? Lekko było? Ła! Bilu. Bilu, nie rób tak. Oła! Teraz ci kopa sprzedam. No. Cześć, tu jesteśmy! Gdzie jest kamaro Rudego? Puste. Mam pomysł. Wow, nie wiem, chyba strzałby, dobra. No. Ej, to mi nie wiesz. Już nie ucieknie na spokojnie. Utopiłem mu furę, tak samo. Dobra. Ej, ktoś jest w chacie. My w chacie jesteśmy. No my jesteśmy w chacie. No nie tylko wy! Gościu idzie do was. Co? Leży. Będzie żył. Strzela! Co się dzieje? Nie strzelajmy może, kurna, bo to... Hater cał... Gdzie on jest? Patrz, jest krewny. Czyli postrzeliłeś go, ale uciekł, no proste, no. Dajcie mi chwilę, przebiorę się i jedziemy. Bo musimy coś załatwić. Panowie, musimy pojechać na ośkę balasów, bo ma dla nas jakiś temat. Jedziemy, który możemy... Ja Porsche jadę. Takim szrotem nie będziemy się wozić. Co to za jakieś gówno? Twoje gówno jest takim gównem, że takie gówno. Głównie to ty teraz jedziesz, człowieku. No i gdzie jesteś tym gównem, bo my już jesteśmy. No ja sobie jeszcze do sklepiku podjechałem, bo tak nie chciałem na was czekać tak długo. Dobra, wjeżdżam tutaj. Gdzie ty tu parkujesz? Siema. Stąd. Brawa, ona sama mnie odwiedziła w takich króciutkich włoskach właśnie. Powiedziała, że jesteś w szpitalu. Czy to prawda? A dokładnie jak wyglądał? A kiedy była? No takie krótkie włosy... Taka broda jakby... Postrzelił mi parę osób tutaj. Taka brodka z rewolwerem? No. Co? Powiedział mi, że jesteś w szpitalu i 150 patoli chyba do końca tygodnia. No, byłem w szpitalu. No, to tutaj coś padli, nie? O cholera. Zielony baler. O, uwaga. Oho, chowaj się! Cholera! Przez mur! Wojnę nam wychodzili. Wojna? No. Początek czy dopiero teraz? Już wcześniej coś próbowali, ale teraz sobie chyba nie żałują, nie? Chyba pojechali. Dobra. Lepiej stąd jedźmy. Co? Może my się będziemy zwijać. No dobra, możecie się zbijać. Chciałem się sobie to przekazać tak naprawdę, nie? W sumie nie wiem, jak chcecie, to możecie mi w tym pomóc, nie? Wymienić sobie to. Czy chcecie. Odwet co zrobić? No. Czyli drive-by za drive-by. Tak. Mi tam się podoba, wchodzicie? No ja mogę. Ty też czy wiesz? Dawno na ulicy nie byłem w sumie. Dobra, to daj nam jakieś bandany i lecimy. I ballera. Dobra, co znajdę. Dobra. Moi drodzy, drive-by za drive-by. Lecimy.